Rita, święta od spraw trudnych i beznadziejnych. Szczęśliwe przybycie do raju. W tym samym czasie drogami, które śnieg uczynił śliskimi, wraca Katalina do wioski Rocca Porena. Jej myśli są tak samo smutne, jak to zimowe niebo. Biedna Rita, teraz już zupełnie straciła głowę. Ta historia z różą. Ona na pewno myśli, że teraz jest lato. Jakie to smutne, że już do tego doszło. Dochodząc już prawie do wioski, droga jej prowadzi w pobliżu do ogrodu, który należał do kuzynki. Ma ochotę rzucić okiem w głąb ogrodu. Och, tylko moment, ażeby przypomnieć sobie dawne czasy, na ścieżce pełno śniegu, zasypał ją prawie zupełnie. Katalina cofa się, rezygnując z przejścia dalej. Ale nagle, co to za lśniąca plama, która zdaje się jej dawać znak? Wśród poczerniałych gałęzi i zwiędłych kolców? Ależ tak, to naprawdę róża, wspaniała róża. O perłowym odcieniu, zupełnie podobna do tych, które w porze letniej rozkwitają zwykle na tym krzewie. Z wielką ostrożnością Katalina zrywa kwiat o lekkim zapachu, rozwiniętym pod śniegiem. Delikatnie kładzie go w głębi swego wiejskiego koszyka z lekką przykrywą. Następnie, nie tracąc nawet czasu na krótki wypoczynek, szybko wraca do Kasia. Siostry zakonne otwierają zdziwione oczy, widząc ją powracającą tego samego dnia. A zdziwienie potęguje się, kiedy pokazuje im tajemniczo, co przynosi. A więc siostra Rita nie majaczyła, kiedy prosiła o różę, o swoją różę. Jaki dar przewidywania musiała posiadać, aby wiedzieć o cudownym zakwitnięciu? Kuzynka tym razem odchodzi na dobre, ale obiecuje, że wróci któregoś dnia. W 2 tygodnie później zastaje Ritę jeszcze słabszą, więcej wyczerpaną niż przedtem. Już nie było mowy o przywoływaniu wspomnień. Zostaje przy chorej tylko kilka minut. Następnie, kładąc na stoliku nocnym konfitury przyniesione chorej, pyta znów: czy mogę zrobić ci przyjemność, jak przyjdę następnym razem? Rita i tym razem odpowiada bez wahania: przynieś mi figi, które rosną na moim drzewie figowym. Nauczona doświadczeniem, Katalina powraca do wioski, idzie prosto do dawnego sadu Rity. Śniegu już nie ma, ale mroźny podmuch wieje od gór. Ziemia jeszcze zmarznięta, a drzewa owocowe rozpaczliwie nagie. Za wyjątkiem jednego drzewa figowego, na którym dwie wspaniałe figi, w sam raz dojrzałe, wiszą, wyzywająco nic sobie nie robiąc z ostrej pory roku. Kiedy wraca do klasztoru, wygląda na to, że siostry na nią czekają, bo wszyscy zaczynają poważnie traktować słowa umierającej, mimo że wydają się bezsensowne, bo istotnie ta umierająca na swym łożu boleści przyjmuje z radością przedziwne owoce, chwaląc równocześnie swego Pana. Tymczasem, pomimo poważnie zagrożonego stanu zdrowia, Rita przetrwa jeszcze kilka miesięcy. W niej istnieje już tylko lekkie tchnienie życia, lecz dusza jej jest mocna. Pewnego wieczoru w czasie modlitwy widzi, że nagle zostaje olśniona jakimś mocnym światłem. Czy to światło słoneczne? Nie, słońce zaszło już dawno, a księżyc jeszcze się nie pokazał. Podnosząc się lekko na posłaniu, widzi w drzwiach swej celi dwie znajome sylwetki.
Jezus Nazareński i Maryja, Jego Matka. Rita chce biec ku nim, ale opada na poduszkę, wzdychając z żalem i pragnieniem. O Panie, o Święta Madonno, kiedyż, ach, kiedyż zabierzecie mnie do siebie? Wkrótce już odpowiada Jezus z uśmiechem. Jeszcze tylko 3 dni i zjawa znika. Tylko 3 dni, jeszcze 3 dni, myśli Rita, której dłuży się czas, teraz kiedy przeczuwa niebiańską błogość. W końcu przychodzi dzień 22 maja 1457 roku. Z brzaskiem dnia okienko celi otwarte jest na wiosenny, budzący się dzień, ale łagodny i pachnące powietrze z zewnątrz nie może zastąpić tego, które napełnia małą izdebkę. Wokół łoża boleści zebrały się przełożona i kilka zakonnic, te, które mogły wejść. Reszta stoi koło drzwi i w korytarzach. Siostra Rita, czując, że wybiła jej godzina, prosiła, aby wspólnota była obecna przy przyjmowaniu przez nią ostatniego namaszczenia. Jakieś poruszenie. Zakonnice usuwają się, aby przepuścić kapelana. Ten, już po wysłuchaniu uprzednio generalnej spowiedzi umierającej, przynosi jej chleb, wiatyk, namaści świętymi olejami wychudzone członki i zapadłą twarz. Niech Bóg przebaczy ci, jeżeli zgrzeszyłaś oczyma, uszami, nogami, rękami, językiem. Jaki grzech mogła popełnić ta, która posługiwała się tymi zmysłami w świecie i w klasztorze, po to tylko, by chwalić Boga i służyć bliźniemu? A jednak, czy można być pewnym, że człowiek jest zupełnie oczyszczonym? Skupiona, ze spokojnym sercem, Rita składa dziękczynne modły. Potem, po raz ostatni, odzyskując trochę sił, prosi o błogosławieństwo przełożonej i poleca swym towarzyszkom, aby zachowały regułę augustiańską w najmniejszych szczegółach. Jedyna droga zbawienia dla nas, moje siostry, Jezus, droga, prawda, życie, tak, życie. W tym momencie ku niebu Umbrii, gdzie właśnie widać pierwsze blaski zorzy, wznoszą się nagle srebrzyste dźwięki. Przełożona, która z szacunkiem zamknęła właśnie co dopiero oczy zmarłej, spogląda na kapelana. Kto wydał rozkaz, aby uruchomić dzwony klasztoru i rozbujać je z całą siłą, jak to czyni się z okazji świąt? Nikt, to chyba anieli z wysoka, świętują w ten sposób wejście do wieczności tej nowej wybranej. Któraś z młodych sióstr instynktownie chce szerzej otworzyć lufcik. Te wszystkie zapachy, do których dołączyły się też zapach śmierci, będą nie do wytrzymania. Ale oto przeciwnie, w powietrzu rozchodzi się w tej chwili łagodny zapach. Rana na czole siostry Rity zasklepia się i błyszczy zupełnie jak gwiazda. Czyż to cudowne uzdrowienie nie jest obietnicą zmartwychwstania? Oto zlecenie przekazane przez dzwony od Rity dla całej wspólnoty. Ten biuletyn zwycięstwa jest udowodniony przez błyszczącą ranę, wciskający się miły zapach. Zakonnice świętej Marii Magdaleny nie mylą się wcale. Wiedzą teraz, że mają nową orędowniczkę w niebie. Chcą oddać jej ostatnie posługi, więc otaczają jej ciało zniszczone całym życiem poświęconym pokucie, które przeciągnęło się aż
do 76 roku życia. Ubierają siostrę Ritę w habit ich zakonu. Potem przenoszą ją do kaplicy, gdzie mają zamiar spokojnie czuwać przy niej z sercem pełnym smutku i nadziei. Ale zapomniały o tym, że zapał ludu też ma coś do powiedzenia. Słysząc dzwonienie, którego nikt nie oczekiwał, mieszkańcy Kasia wstają z łóżek, wybiegają na ulicę, przecierają sobie oczy, zapytując jeden drugiego. Słyszycie, dlaczego dzwonią? To w klasztorze Świętej Marii Magdaleny. No dobrze, ale dziś nie jest żadne święto. Ci najciekawsi szybko się ubierają i biegną do klasztoru po nowiny. Wkrótce wracają, wzruszeni i jednocześnie podnieceni. To dla siostry Rity. Siostra Rita właśnie wyzionęła ducha. Pewnie źle zrozumieliście, mówią sąsiedzi, nie dając wiary. Przecież w razie śmierci dzwony inaczej biją. Pewnie święcą raczej jej cudowne uzdrowienie. Ona zawsze była pod specjalną opieką Bożą. I komentują cud o róży, o figach, bo to były ostatnie cuda. Ale ci, których tam posłano, zapewniają otoczenie. Siostra Rita wyzionęła ducha o pierwszych promieniach słońca, a dzwony klasztoru zaczęły samoczynnie dzwonić. Właściwie jeszcze jeden cud więcej. Od tego momentu słowo święta zaczyna być wymawiane w tłumie, tak jak już rozpowszechnia się we wspólnocie. Wszyscy kierują się więc ku klasztorowi Świętej Marii Magdaleny, aby ujrzeć zmarłą po raz ostatni i aby modlić się do niej, a nie aby modlić się za nią. Wieść szybko rozpowszechnia się i dociera do wioski Rocaporena, gdzie wzbudza również zaskoczenie mieszane z radością i dumą. Krewni i przyjaciele Rity też przybiegają. Oto jedna z kuzynek rodziny Lotti, już w podeszłym wieku i z ręką prawą sparaliżowaną od lat, z natury pełna temperamentu, biegnie, by uściskać swą dawną towarzyszkę zabaw. Zapominając o sparaliżowanej ręce, oto wysuwa nieruchome ramię, które, o dziwo, staje się mocne i giętkie, pozwalając jej wykonać czuły ruch ręki. Cudownie uzdrowiona, pełna wdzięczności, wstaje i porusza obydwoma rękami w środku kaplicy, aby wszystkim pokazać swe uzdrowienie. Rita najdroższa, niech żyje święta Rita. Bogu niech będą dzięki. Tymczasem w rozmównicy przełożona konferuje z przedstawicielami lokalnych władz cywilnych i kościelnych, którzy przybyli pokłonić się zmarłej, bo oto 3 dni upływa od momentu, kiedy dusza opuściła ciało. Trzeba by w końcu powziąć decyzje dotyczące obrzędu pogrzebowego. Przede wszystkim potrzebna jest trumna. Wśród wiernych przybyłych do kaplicy i defilujących przed ciałem zmarłej znajduje się człowiek dawniej trudniący się stolarstwem, Chico Barbaro, ale który musiał zaprzestać pracy po wypadku, ponieważ nie był zdolny pracować jedną tylko ręką. Ach, siostro Rito, szepce z żalem, gdybym był zdolnym pracować w swoim zawodzie, nie byłbym nikomu pozwolił na zrobienie dla ciebie pięknej trumny z orzechowego drzewa. Zaledwie wymówił te słowa, poczuł jakieś mrówki w swej zdeformowanej ręce i ręka ta nagle wróciła do swego normalnego stanu. Szybko,
Mistrz Cicho wraca do domu, chwyta kilka desek pozostawionych w pracowni i bierze się do dzieła. W rękach jego, giętkich i aktywnych, skrzynia nabiera formy i robi się z niej trumna, którą bez trudu zanosi przełożonej. Wytrzeszczające zdziwione oczy, sam osobiście z wielkim namaszczeniem i szacunkiem wkłada ciało siostry Rity do trumny, modląc się głośno, aby wyrazić swą wdzięczność. Żona jego, krewni, sąsiedzi poszli razem z nim, więc wszyscy chórem powtarzają litanie, które odmawiają, by złożyć pienia dziękczynne. Tym razem dzwony biją żałobnie na mszę pogrzebową, a raczej na mszę, która powinna być pogrzebową, bo naprawdę nie można stwierdzić, że to ceremonia pogrzebowa, mimo że według rytuału żałobnego wszystko odbywa się jak zwykle w takich przypadkach, a szczególnie w chwili składania ciała do grobu. Przede wszystkim uczestniczący różne mają uczucia, to żalu, to dumy i podziwu. Naturalnie pod szare sklepienie unoszą się łkania. Siostra Rita, której już nie zobaczą, opłakiwana jest przez wszystkich, ale wszystkie serca czują dobrze, instynktownie, że jest ona nadal wśród nich i że nad nimi czuwa, no i w głębi serca z pewną dumą myślą o tym, że ten zakątek raju pozyskał o jedną błogosławioną więcej. Wreszcie, jak można zdecydować się złożyć do ziemi ciało, które z upływem dni wydaje się nietknięte i nie ulega rozkładowi? Trumna, pozostawiona otwarta, zawiera nadal nienaruszone ciało, wystawione dla uczczenia go przez wiernych, twarz i złożone ręce bez żadnego zepsucia ani nieprzyjemnego zapachu. Ach, Bóg zsyła prawdziwe zadośćuczynienie tej biednej zakonnicy, która tak długie lata musiała żyć w odosobnieniu, ponieważ była dla wszystkich powodem odrazy. Ponieważ koniecznym jest zachować zmarłą od wszelkiej sprośności, zapada decyzja, aby zatrzymać trumnę w kaplicy klasztornej i złożyć ją pod ołtarzem obok Chrystusa ukrzyżowanego, od którego właśnie otrzymała stygmaty. Przed ciałem tej, której ziemia nie chciała przyjąć, zaczyna się wtedy stały przemarsz, który już nie będzie miał końca. Ludzie z miast, ze wsi, bogaci i biedni, złączeni tą samą modlitwą, tą samą ufnością, przybywają błagać ją, polecać swe troski, swe nadzieje. Siostro Rito, ulecz moje dziecko. Siostro Rito, nawróć mego męża. Któż to po raz pierwszy ulżył tego powiedzenia? Ty, która tyle razy w życiu osiągnęłaś to, co było niemożliwym do osiągnięcia? Nikt tego nie wie, ale te słowa będą powtarzane, akceptowane przez wszystkich tych, którzy z wieku na wiek przyczynią się, aby dać poznać Ritę pod tym ostatecznym wezwaniem. Święta od spraw niemożliwych.